Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszym druidzie nie bez powodu, dlatego że jak widzicie bardzo malutko brakuje nam do 400 levela i z tego co widziałem w tabeli rekordów nie ma jeszcze żadnego druida z 400 levelem, także postanowiłem być pierwszy. Oczywiście wiadomo, to nic nie znaczy, to jakby jest takie, żeby wam nagrać fajny odcinek, nie? I tak tutaj zaraz ktoś pewnie pobije ten rekord, więc jakby nie chcemy jakby za bardzo się w to angażować, w te rekordy, no ale stwierdziłem, że skoro nie ma jeszcze żadnego druida 400 poziomu, to fajnie by było nagrać odcinek, gdzie nazwiemy go sobie pierwszy druid na świecie z 400 poziomem, nie? Także dzisiaj będziemy mieli taki cel, jak widzicie, no do 399 brakuje nam bardzo malutko, także no zobaczymy jak to pójdzie. I tamków niestety mam dużo do wiedźmy, a tutaj głównie tym tornadem chyba będziemy dociskać właśnie, chociaż tu widzę, że coś jest za 2,5 miliona, co dzisiaj chce wiedźma, dzisiaj chce paski, no myślę, że jakoś sobie poradzimy, najwyżej troszeczkę golda stracimy, najwyżej coś tam sprzedamy, czego nie powinniśmy, zobaczymy jak to wyjdzie. Tak jak mówię, no mało nam brakuje tego levela, więc może na wstępie tak, zostawcie kciuka w górę, standardowo, blog reklamowy chwilowy, teraz macie moment, żeby tego kciuka w górę zostawić, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli tego jeszcze nie robicie, żebyście mieli powiadomienia o nowych filmach, i wbijajcie na Twitcha. Dzisiaj oglądacie to w czwartek, ja to od razu mówię, że nagrałem w środę, delikatnie na zapas, więc pamiętajcie, żeby dzisiaj o 18 będzie najprawdopodobniej stream na Twitchu, więc pamiętajcie, żeby tam wbić, zostawić followka, żeby wiedzieć, no i Discord dla widzów tak samo, przypięty opis, przypięty komentarz, opis pod filmem, wszystko tam macie. Dobra, i tyle, więc lecimy. Na początek tak jak mówię, no wiemy, że im mamy wyższy level, tym dostajemy expa ze wszystkiego mniej, więc w tym momencie sobie chcemy przede wszystkim wszystko porobić, co nam tutaj daje expa. Powinienem jeszcze w teorii porobić misję, ale tego mi się nie chce robić, więc jakby no trudno. I tak to będzie tylko jeden level, bo tutaj brakuje nam bardzo niewiele, także dosłownie kilka misji i ten level byśmy wbili. To sobie wszystko posprzedajemy, ja tutaj rozmontowania chcę zostawić w razie czego, wiadomo jak to jest. Co my tu jeszcze musimy zrobić? Akademię odbierzemy, tutaj to odbierzemy, zrobimy sobie na szybko arenkę, jakąś tam przeklikamy, żeby też tego expa dostać. No i chyba więcej chyba rzeczy nie możemy zrobić, chyba tylko tyle, więc no mówię, jeszcze byśmy mogli zrobić misję, powinienem to zrobić niby przed odcinkiem, ale mam tu już wartę do wieczora ustawioną, nie chce mi się, także okej, no chyba wchodzimy w te lochy, zmieniamy sobie maskę na kota, tutaj mamy też zajęty ekwipunek epikami, ale to nic, lecimy, nie? Lecimy, pamiętamy strefa światła, ostatnio ją próbowaliśmy, no strefa światła w tym momencie dla nas jest raczej nie do ruszenia, tu jeszcze w sumie mogę sobie troszeczkę tych statystyk dołożyć w tą inteligencję, żeby było ok. No więc mówię, no tutaj głównie będziemy się musieli skupić na tornadzie, ewentualnie jeszcze sobie wejdziemy zaraz w naszych pachołków. No tu jest ten marw, no to on też nie jest nie do zrobienia, w ogóle tą strefę światła na ten moment szkoda klikać. Zobaczmy, czy my tu mamy wszystko zrobione i zaczarowane, dokładnie. Tutaj runki wyglądają ok i szczerze mówiąc ja bym chciał dla tych pachołków, może najpierw dla Kunegundy ulepszyć wszystkie itemki razy 2. Może to by pomogło delikatnie. Tego kamienia troszeczkę ostatnimi czasy sobie zdobyliśmy. Nie wiem, czy uda mi się wszystkich itemki ulepszyć razy 2, ale najpierw tak jak mówię, no zaczniemy od Kunegundy, bo ona jest, można powiedzieć, że najważniejsza w tych lochach, jakby nie patrzeć. Tutaj sobie lecimy cyk, tutaj lecimy cyk i tu lecimy cyk. Dobra, jeżeli chodzi o tego, to on ma runy dobre. Ile nam zostało tego kamienia? No niedużo. Dobra, to może na tym skończymy. Może na razie nie będziemy nic robić. Niech ta Kunegunda póki co ma. Czyli co? Zaczynamy od bossa orków i zobaczymy, czy tego bossa orków uda nam się pokonać. 437 level i tak jak mówię, no wiem, że niedawno odcinek z tego druida był, ale no lecimy po ten 400 poziom, jakby nie patrzeć, więc no dlatego nagrywam, nie? Miałem nagrać z wojownika w ogóle odcinek, bo tam też już wydaje mi się, że też wbijemy z 2 poziomy, ale no wstrzymamy się, na razie niech będzie ten druid. Więc okej, no lecimy tutaj, do połowy HP-mu z tego co widzę schodzimy maksymalnie, wiecie co? Możemy sobie tym tornadem na razie dobijemy w ogóle level. Dokładnie, 399. Tutaj sobie zrobimy cyk, tu tą rózgę na razie zostawimy, tą klatę to możemy od razu sprzedać, bo ona tylko 2,5 miliona kosztuje, więc okej, git. Czyli tak, no tego bossa orków chyba nie zrobimy, powiedzmy, że wydamy na niego jeszcze te 60 grzybków. Tak jak mówię, no chcę tutaj jak najwięcej dobić expa tymi zwykłymi lochami, w sensie tymi strefy mroku, żeby później tylko tornadem ewentualnie dobić ten poziom, ale no nie wiem czy to się uda, szczerze mówiąc, bo tak jak mówię, Tutaj no, ostatnio dopiero co czyściliśmy te lochy, ostatnio dopiero co dociskaliśmy na maksa, także może być ciężko, ale no zobaczymy jak to wyjdzie. Możecie napisać jak tam u was, jak tam wam idzie na tym serwerze. To jest nadal jakby nie patrzeć najnowszy polski serwer, także jeżeli tu gracie, to możecie dać znać w komentarzu jakie macie poziomy, czy jesteście w jakiejś gildii, może na przykład niektórzy są ze mną w gildii, oglądają, to pozdrawiam. No ale dobra, okej, tu już w sumie przesadziliśmy, mamy tą maskę kota, więc jest git. Lecimy tutaj, goldengianpy, zobaczmy czy jesteśmy go w stanie tutaj zone-shotować, czy jeszcze nie bardzo. No do połowy mu schodzimy. Chyba nie, wygląda na to, że niestety nie ma opcji totalnie tego zrobić. Szkoda, nie? Jakby nie patrzeć, szkoda. Chociaż on tutaj i tak by nam za wiele expa nie dał, to nawet nie ma sensu klikać, tego nie ma sensu. Dobra, lecimy dalej. Fałszywy już Lochart, Mac, zobaczymy, może jego się uda. No kurde, powiem wam, że nie jest to wcale takie proste, żeby tutaj, no musimy cały level wbić, więc to, kurde, no głupio by wyszło, jakby się nie udało na tym odcinku tego 400 wbić, ale chyba się uda. Wydaje mi się, że się uda, tak jak mam być szczery, że tutaj jednak coś jakoś podziałamy i jakoś ten 400 level, jakby nie patrzeć, wbijemy, no ale to się jeszcze okaże. Tak jak mówię, no w ogóle ładna pogoda jest strasznie ostatnio. Ja teraz cały czas nagrywam odcinki codziennie praktycznie z tego maga, no bo nie oszukujmy się, codziennie na tym magu się dzieje coś ciekawego, codziennie tam jest coś do roboty, także to jest jak najbardziej ok. No ale mimo wszystko też trzeba pamiętać o innych postaciach. Tak jak mówię, niedługo się powinien pojawić odcinek z Wojownika, bo na nim też na pewno tych lochów jeszcze troszkę zrobimy. Ok, no w sumie tutaj raczej nie ma opcji, żeby on padł. Tu mamy gruboskórnego Gerta, tu mamy rudą ślamazarnicę i tutaj mamy hell, czyli my mamy w sumie samych magów, jakby nie patrzeć, kurczę. No i to jest niefajne, nie? To jest niefajne, bo my tutaj jakby nie patrzeć, no magów nie oszukamy unikami, więc to będzie duży problem dla nas, żeby ich pokonać i żeby tutaj, no chociaż te 300 milionów expa powiedzmy dostać z któregoś z tych lochów. No ale dobra, no troszkę popróbujemy. Tutaj tą hell, no chyba też nie ma opcji. Dobra, ruda ślamazarnica. Ruda ślamazarnica to jest jedyny chyba mag, którego faktycznie jesteśmy w stanie kliknąć, jeżeli by jakieś tam hity z górnego rozrzutu poszły. No ale też, no zobaczcie, no ona ma 162 miliony, tam zbijamy do 50, 65, 51 znowu, 56, no kurczę, no z magiem to nie jest takie proste, nie? Bo jakby nie patrzeć tutaj z wojownikami, no to może nam siąść 20 uników i wygramy, a z magiem to jeżeli czyste obrażenia nam nie wystarczą, a tutaj wygląda na to, że nie wystarczają, no to jednak można powiedzieć, że jest pupa i nie mamy co zrobić. Dobra, no to gruboskórny Gerd, zobaczmy jeszcze jego. No ale tutaj tak samo, on ma 135 milionów, zbijamy mu na 51, tam było 67 widzę, 74, 48, no ale więcej niż jednak tą połowę powiedzmy, no to my mu nie zbijamy, nie? No problem jest, 40 milionów tam było, jest duży problem widzowie, bo jakby nie patrzeć, zobaczcie, no samych magów mamy w tych lochach, tu jest jedyny boss orków, który nie jest magiem. Dobra, to powiedzmy tak, na tego bossa orków jeszcze sobie wydajmy tak z 200 grzybów powiedzmy, 175 milionów tam było, no to jest tak jak mówię, wojownik, jeżeli by Kunegunda zatańczyła, jeżeli my byśmy zatańczyli, no to tego bossa orków jesteśmy w stanie kliknąć, to jest jedyna nasza nadzieja, jeżeli chodzi o ten lochy w strefie mroku. No a jeżeli się nie uda, no to lecimy do tego tornada, no i dociskamy tornado. No co wam mogę powiedzieć, tego tornada chyba zrobimy dużo, tylko że to jest właśnie problem, bo to będzie dla nas strata golda, no bo jak my będziemy chcieli tyle tornad zrobić, no to jednak jakby nie patrzeć, będziemy musieli sprzedać te itemki, które są jednak do wiedźmy tam odłożone, które po prostu kosztują swoje. No ale dobra, no czego się nie robi dla rekordu i czego się nie robi dla tytułu na odcinku powiedzmy, ale okej, na razie niech będzie ten boss orków, na razie jego sobie tutaj poruszamy i zobaczymy, może by się udało. No tak jak mówię, no te 300 milionów expa z niego to by było dla nas naprawdę zbawienie, no bo to by była 1/5 levela, nie? Więc zostałyby nam tylko w cudzysłowie, tylko 4/5 do zdobycia. No i jakoś by to poszło, bo z orków 200 tam mu milionów zostało, były tam jakieś na początku bliższe próby, że mu zostawało po 170 milionów, no ale zobaczcie, no on wcale tutaj jakoś bardzo nie chce się podłożyć powiedzmy, nie chce nam pomóc we wbiciu tego 400 poziomu, no ale co mogę zrobić, no tylko trzeba klikać, nie? 192 miliony tam były, no może jakoś by się udało, kurczę, może coś byśmy wykminili, no ale pewności nie mam. ta Kunegunda, nie? No ta Kunegunda musi tutaj pomóc zdecydowanie. To jest ulepszone razy dwa. No oni tutaj są dokokrzeni, można by powiedzieć, na maksa w tym momencie. No ta Kunegunda ma same pomarańczowe gemy, więc no to też wygląda jak wygląda. My niestety pomarańczowe gemy mamy tylko dwa. Cały czas czekamy na ten event twierdzy i w ogóle te pomarańczowe gemy praktycznie nam nie dropią, mimo że tutaj kopę non stop, więc no niestety, tak to po prostu wygląda. Dobra, no wracamy do niego. Powiedzmy, że jeszcze do 2000 grzybów, nie? Powiedzmy, że jeszcze te 130 grzybów. Jak się nie uda, no to lecimy do tego tornada, zobaczymy, co tam wykminimy ciekawego. No ile my byśmy musieli tornad? Każde tornado to jest 300 milionów expa. Czyli prosta matematyka, 10 tornad to jest 300 milionów expa, więc po prostu byśmy musieli 50 tornad pokonać w tym momencie, żeby wbić ten level. Chyba do zrobienia, tak mi się przynajmniej wydaje, pomimo że stracimy tego golda dużo, to chyba mimo wszystko i tak jest to do zrobienia, no bo co wam mogę powiedzieć, no mamy dopiero 700 chyba 70 tam, nie wiem, 5 tornado, coś takiego, zaraz sprawdzimy, no ale mówię, no na tym poziomie, zwłaszcza jako druid, powinniśmy już mieć to tornado zdecydowanie dalej, ale okej, no pamiętamy, że na tym druidzie od 400 poziomu i tak idziemy w golda, więc może się to już wydarzyć w tym momencie, także teraz nam zostanie nasz zwiadowca free to play i mag tylko, to będą jedyne postacie, na których będziemy szli na expa, cała reszta idziemy na golda, ale tak jak mówię, no na razie trzeba ten 400 level po prostu wbić. Tutaj widzę, że 140 milionów chyba w ogóle najlepsza próba, no ale on nie jest do zrobienia, no ani razu mu nie zostało tam powiedzmy 10 milionów, dokładnie, 776 tornado, dobra, no to klikamy, i zobaczymy jak nam to pójdzie. Co dzisiaj chciała Wiedźma? Chyba paski, tak? No to fajnie jakby nam tych pasków troszkę podropiło, byśmy byli usatysfakcjonowani, no ale zobaczcie, tutaj nam dropi praktycznie wszystko oprócz pasków, no i już nie mamy niestety miejsca, a nie, są dwa paski, okej, to można powiedzieć, że delikatnie cofam to co powiedziałem. Czy my mamy tutaj tu za 4 miliony, za 6, dobra, wiecie co, ja takie rzeczy tańsze to będę po prostu wyrzucał, powiedzmy to za 7, prawie 8, no bo i tak, no o, to za 7, no bo i tak, no co mogę zrobić, no i tak będziemy musieli jeszcze parę razy sobie ten ekwipunek przemielić, jeżeli o to chodzi. Ok, pokonaliśmy już 10 tornad, także zostało jeszcze 40, powolutku do celu, no będziemy tutaj klikać dopóki nie wbijemy tego levela, no to jest mój cel, przykro mi bardzo, wiem, że to nie jest może najmądrzejsze, biorąc pod uwagę, że teraz z każdym levelem tego expa dostajemy ze wszystkiego mniej, jak pewnie doskonale o tym wiecie, ale trudno, nas to nie interesuje, my tutaj chcemy wbić 400 poziom, chcemy już sobie przeskoczyć na golda i chcemy tym druidem być coraz mocniejsi. Wydaje mi się, że jak już będzie ten event twierdzy, że jak już sobie zrobimy te pomarańczowe kamienie wszystkie, no to już wtedy jednak będzie bardzo ciężko innym osobom cokolwiek nam tutaj, w sensie w jakiś sposób nam zagrozić, więc to będzie git, nie? To będzie git i na pewno na to czekamy. Ok, no jakoś idzie to tornadko, 800 pokonane, w sensie jeszcze nie pokonane, ale już mamy to 800, teraz pokonane, także zostaje nam jeszcze bodajże 25 ton. Mamy już wbite, no dokładnie, ponad połowę expa, którego potrzebujemy. No okej, jakoś to idzie, można powiedzieć. Jakieś tam były paski w ogóle, też widziałem, że nam dropły, więc to też jest na pewno git. Tutaj kolejny pokonany, no tak jak mówię, to tornado mieliśmy bardzo do tyłu, dlatego że co mogę powiedzieć, no długo go nie klikaliśmy, nie? Bo cały czas jednak to miejsce w ekwipunku to był duży problem. Nawet chciałem zrobić dla was odcinek z tego druida, gdzie tylko i wyłącznie klikamy tornado. Nie wiem, czy pamiętacie, dobra, już nie mam miejsca, ale mówiłem coś takiego, więc teraz nadarzyła się, można by powiedzieć, idealna okazja. Tutaj wszystko po dyszku, tu za piątkę widzę. Tu też coś za piątkę, tu za szóstkę, no i tu za dyszkę. Dobra, które mamy to tornado w ogóle? 812, więc tak, zrobimy to. Dobra, na razie może tak być w sumie. Tu mamy jeszcze tą rózgę za piątkę. Czy my ją chcemy? No tu już nie mamy miejsca. Tu mamy epiki, ale to są odłożone epiki do kibla, więc ja już nie chcę ich totalnie sprzedawać, bo i tak wcale nie mam dużo tych epików odłożonych. Dobra, czyli co? Czyli lecimy dalej. No brakuje nam już bardzo malutko, jakby nie patrzeć, także no tak od razu powiem, zaznaczę tutaj, że jak bijemy ten 400 level, to już nie klikam dalej, nawet jakby się dało, bo po prostu no, szkoda mi miejsca. Tutaj mamy, widzę, że zlepek potępionych dusz, to jest wojownik i zobaczcie, że ten wojownik już stawia opór, już chyba na niego, okej, padł i tak, ale już na niego wydaliśmy więcej aniżeli na innych. Kolejny, padł kolejny, no 817 tornado, zobaczcie, no jeszcze mamy, dobra, znowu nie ma miejsca w plecaku, tutaj za 6, tutaj za 4, tu za piąteczkę, no trochę tego golda, trochę statystyk straciliśmy, no nie wiem, raczej nie wątpię, że będzie się komuś chciało, ale możecie podliczyć łącznie, jeżeli komuś się oczywiście nudzi, bo to nie musicie, możecie podliczyć ile itemków sprzedałem, bo tu jednak widać, nie? W sensie za ile golda, nie? Ile golda łącznie straciłem, no i to by trzeba zrobić razy dwa, no bo wiadomo, to by było wszystko do Wiedźmy, by czekało sobie na nią, no i wtedy byśmy wiedzieli, ile statystyk straciłem. Ale no nic, trudno. Wszystko się robi, żeby, tak jak mówię, dla odcinka, nie? Dobra, mamy kolejnego wojownika. 801 700 siły już, więc mocny. 819 tornado. Jeszcze 5 tornad z moich obliczeń. Albo 6, coś takiego do pokonania i wtedy już będziemy mogli sobie ten level, po prostu go dostaniemy, nie wbijemy. Dobra, kolejny pokonany. Szara siwa pokonana. Sądzący to jest znowu wojownik, już 82200, jeżeli chodzi o tutaj siłę, więc znowu potężniejszy przeciwnik, ale i tak no chyba jak tutaj uników troszeczkę załadujemy, no to i tak go pokonamy. No głupio by było teraz skończyć, głupio by było teraz nie, dokładnie, pokonany, głupio by było teraz kolejnego nie pokonać. No bo zobaczcie jak to wszystko wygląda. 823 tornado, kolejne pokonane, dobra, czyli nam brakuje jeszcze dwóch tornad, czyli tak jak mówiłem 826, w sensie ja mówiłem 825 albo 6, no ale no to wszyscy widzicie jak to wygląda. Dobra, mięsny golem, znowu wojownik, no tutaj zobaczcie, no nie chce nam dawać tych, dobra, tu za piątkę to możemy wszystko odłożyć, nie chce nam dawać jakichś zwiadowców, którzy by byli raczej prości do pokonania, tylko jeszcze chcą wydoić od nas troszeczkę tych grzybów na klikanie. Tutaj się troszkę jeszcze pomęczyć. Mięsny golem, zobaczcie jaka abstrakcja, mięsny golem w pierwszym lochu bodajże przeciwnik, jak zaczynamy grać to on tam jest chyba na chyba jako dziewiąty, nie dziewiąty, chyba tak, albo siódmy, albo nie, albo ósmy, albo dziewiąty przeciwnik, już nie pamiętam teraz, w każdym razie no teraz na poziomie 400 również z nim walczymy i mamy to widzowie, mamy to 400 poziom, pierwszy druid z 400 poziomem na jakby na świecie, także tytuł będzie adekwatny. Już tutaj nic nie klikamy, to jest w ogóle co? To jest znowu a dobra, nie chciałem tego kliknąć, to teraz... A, to jest mag, dobra. Nie klikamy, bo już tutaj szkoda miejsca. Akurat mamy dwa sloty zostawione, jakby tam coś było potrzebne. Odcinek 16 minut, więc krótszy. Ale okej, udało nam się to zrobić, mamy 400 poziom, pierwszy na serwerze, tutaj na tym naszym, no i pierwszy oczywiście również, tak jak mówię, jako druid. Z tego co patrzyłem na listę rekordów, nagrywam to, przypominam, kurde, który dzisiaj jest, 21 chyba, albo 20, nie pamiętam, czekajcie, 21, dokładnie, nagrywam to 21, wy dostaniecie prawdopodobnie 22. Czyli w czwartek, przypominam, że live dzisiaj o 18:00, no ale udało się to zrobić, mamy ten 400 poziom jako pierwsi właśnie na serwerze i jako, tak jak mówię, chyba jako pierwszy druid na świecie, bo przypominam, że nie ma jeszcze w tabeli rekordów zapisanego żadnego druida z 400 poziomem, no a wiadomo, no druidzi tutaj najmocniejsi grają na tych serwerach, które wychodziły krajówki, nie? Czyli to był polski serwer, czyli nasz, był to serwer niemiecki, czyli no, po prostu niemiecki i tam chyba z tego co pamiętam czeski i węgierski, nie? No ale w sumie, kurde, możemy przejrzeć te serwery jeszcze na koniec odcinka, zrobimy sobie takie tymczasowe postacie. Niemcy, to jest ten serwer, bo przypominam, że to są najnowsze serwery, na Niemcach sobie zrobimy taką, to jest oczywiście postać tymczasowa, no dokładnie, tutaj mamy maga z 403 poziomem Bombaja, więc, aha, i tutaj mamy berserka 400 poziom, no i jeszcze nikt tego 400 poziomu nie ma, tutaj głównie nam chodzi o druidów oczywiście. Teraz tak, teraz sobie jeszcze weźmiemy nową postać, zrobimy sobie na serwerze czeskim powiedzmy, no jeżeli na niemieckim serwerze nie ma żadnego 400, to raczej na innych też nie będzie, tak mi się przynajmniej wydaje. No bo jednak jakby nie było, serwery niemieckie są bardzo, bardzo mocne. No tutaj nie ma totalnie żadnego 400 poziomu. Tu w ogóle był Pikachu swoją drogą. Pikachu pewnie znacie z serii z W40 z naszego wojownika, bo on tam ma bardzo mocnego wojownika. Pikachu tutaj ładnie cisnął tym druidem. W sumie to możemy sprawdzić, czy on tutaj jeszcze żyje, czy nie żyje. Nie, nie ma go, czyli chyba usunął po prostu postać z tego co wiem, bo wiem, że na początku ładnie cisnął tym druidem. W każdym razie no tutaj też nie ma 400 poziomu. Ok, cyk. No i teraz jeszcze sprawdzamy sobie serwer w... A nie, dobra, przepraszam, bo Pikachu to był na Węgrzech, a nie na Czechach. To mi się pomyliło, sorki. Sprawdzamy jeszcze Węgry, to był świat 19 dokładnie. No i tutaj sprawdzamy, nieznany błąd, ale ok. No i teraz sprawdzamy sobie, cyk, o, jest Pikachu, dobra, jest Pikachu, no ale jak widzimy Pikachu ma poziom prawie 400, 3 mu brakuje. Tutaj jest jeszcze Rudam jakiś 390, ale też nie ma żadnego 400 poziomu. Czyli git, udało nam się to zrobić, fajnie, ja się cieszę, mam nadzieję, że wy też. Oczywiście tak jak mówię, nie jest to tam jakiś nie wiadomo jaki wyznacznik, nie wiadomo czego. O, od razu nam super bohater wleciał, ale fajnie, żeby to zrobić na odcinku. Także tyle, ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijajcie na Twitcha, bo dzisiaj o 18:00 najprawdopodobniej będzie live'ik i wbijajcie na Discorda dla widzów, tam też wiele rzeczy się dzieje, fajne jest community, wszystkie linki macie w przypiętym komentarzu i opisie. Ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!